Godzina 21.30. Minęła. Niecny plan. 31 lipca. Pozostało 6 km do zrobienia. No cóż, trzeba wykupywać czas. No i będę go wykupywał właśnie kosztem snu. Więc moi drodzy, moi mili, idę biec za swoim za swoimi 6 kilometrami. Tak, Tomaszu, to głównie do ciebie mówię. Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Jesteś motywatorem, który potrafi zachęcić innych do tego, żeby wyzwaniom sprostać, żeby się nie poddawać. Dziękuję. Zachęciłeś mnie, wspierałeś. Udało się. Mimo problemów, mimo wizyty dzisiaj u gastrologa i badań, które mnie czekają jeszcze, ciągłego bólu, to jest dobrze. Dobrze. Dieta owsiankowa na wodzie, kisiel, gotowane siemielniane, polecam. Suche bułeczki. No, jak zwykle troszeczkę grzeszę, bo z masełkiem i czasami przemycę kawałek szyneczki. No nie ukrywam, moi drodzy, nie ukrywam. Ale ból jest taki, że jak nie zjem, to boli. Jak zjem, też boli, więc w zasadzie jaka to różnica. Setka pękła lipcowa. Tomasz zaprosił już do rywalizacji na sierpień. No nie wiem, czy dam radę. Generalnie plan był na ten rok 50 robić miesięcznie i tego się trzymam. Czasami jest więcej, czasami mniej. No chociaż udała się drugi raz w tym roku setka. Po marcu było 5 weekendów, więc i dobra pogoda, dobra temperatura. No teraz za ciepło. Jak widzicie, przesiągam, rozpływam się. Pozdrawiam was, wszyscy twardziele i ludzi z tytanu. Trzymajcie się ciepło. Walczcie z przeciwnościami losu. Walczcie z własnymi słabościami. Walczcie przede wszystkim o swoje własne zdrowie i samopoczucie. Trzymajcie się jeszcze raz ciepło i dobranoc.